W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak zdiagnozować, czy masz odpowiednie kompetencje ruchowe do tego, żeby wyciskać tylko i wyłącznie przy pomocy długopisa. Yo, witam Was na kanale Athlete Development. Ja się nazywam Alex i jeszcze zanim pojedziemy z tematem, chciałbym wszystkim powiedzieć, że wystartowała nasza Black Friday'owa promocja. Do niedzieli, słuchajcie, do 50% zniżek na większość naszych produktów w sklepie. Link oczywiście do naszego sklepu umieszczam w opisie. Słuchajcie, mobilność obręczy barkowej jest niezwykle istotna, jeśli chcecie zachować Wasz kręgosłup w prawidłowej kondycji i żeby po prostu z roku na rok nie był on w coraz gorszym stanie. O czym mówię? Słuchajcie, jeśli brakuje nam mobilności w górze ciała, to niestety będziemy to najprawdopodobniej kompensowali na którymś z segmentów kręgosłupa, który będzie niemiłosiernie zajeżdżany. Najczęściej dzieje się to na przejściu lędźwiówki w piersiowy kręgosłup i tam też możemy zaobserwować jedne z najczęstszych miejsc występowania przepuklin właśnie kręgosłupa. Jak to się dzieje w praktyce? Popatrzę, jeśli wyciskam i nie mam odpowiedniej zewnętrznej rotacji w stawie ramiennym, to niestety będę musiał tą rotację odzyskać właśnie przez takie wygięcie kręgosłupa, najczęściej właśnie w miejscu lędźwiowo-piersiowym. Może nie czujecie tego teraz, może nie będziecie czuć tego za rok, ale uwierzcie mi, że jeśli będziecie w ten sposób trenować, w ten sposób wyciskać, no to niestety możecie doprowadzić właśnie swoje ciało do takiej niefajnej kontuzji, jaką jest przepuklina kręgosłupa. Także nie ma co tego olewać. Słuchajcie, na początek warto sobie to sprawdzić. Tak jak powiedziałem, będziecie potrzebować do tego tylko i wyłącznie długopis i ścianę i zaraz pokazuję, jak to można ogarnąć. Dobra, siadamy sobie pod ścianą i ten długopisik umieszczamy sobie właśnie na przejściu lędźwiówki w piersiówkę. Jest to mniej więcej w tym miejscu, tam gdzie kończy się klatka piersiowa. Okay? I teraz popatrzcie. Waszym zadaniem jest, utrzymując trzy punkty styku, czyli miednicę, odcinek między łopatkami i tył głowy, najlepiej nie zadartej do góry, tylko patrzącej przed siebie, musicie przykleić Wasze łokcie i odrotować je do maksymalnej zewnętrznej rotacji, którą Wam pozwoli ściana wytworzyć. Jedna rzecz, łopatki cały czas muszą przyklejać do ściany, żeby nie było czegoś takiego, ok? I teraz, utrzymując cały czas przyklejenie tych trzech punktów styku, o których Wam powiedziałem, oraz ręce, do ściany zaczynamy wyciskać, tak jakbyśmy to chcieli zrobić, właśnie ze sztangą, czy też z hantlami. Cyk. Znowu. Wyciskamy. I wracamy. Teraz co się stanie, kiedy nie macie odpowiedniej mobilności w obręczy barkowej? Najprawdopodobniej zrobicie kompensację taką jak zawsze. Cyk. I odpadnie kręgosłup. Odpadnie kręgosłup. Może nie teraz, ale za parę lat tak będziecie robić. Ale odpadnie długopis od ściany. Co jest dla Was informacją, że należałoby popracować nad mobilnością obręczy barkowej. Jeszcze raz podkreślam. Trzy punkty styku. Miednica, odcinek między łopatkami oraz łeb. Jeśli nie jesteście w stanie usiąść w ten sposób na krzyżaka, to możecie coś podłożyć pod pośladek, jakąś książkę, bloczek do jogi i maksymalnie zewnętrzna rotacja i nie odrywając rąk, żeby później nie było czegoś takiego. Dłonie cały czas mają przylegać, łokcie cały czas mają przylegać do ściany. Jeśli jesteście w stanie wytworzyć ten ruch i nie męczycie się przy tym okrutnie, albo jak nie odpada Wam kręgosłup, co jest tym kręgosłupem? Długopis to jest git, ale jak odpada albo czujecie, że to jest dla Was duża walka, żeby tą pozycję utrzymać, no to należałoby co? Zwiększyć zewnętrzną rotację w stawie ramiennym, popracować nad wyprostem stawu ramiennego, a później połączyć to wszystko i przeuczyć swój wzorzec presa wertykalnego, czym będziemy się zajmować, tak jak Wam powiedziałem, w darmowym projekcie Kuloodporny Bark na naszej funkcjonalnej grupie. Oczywiście link do tej grupy też umieszczę w opisie. Na początku grudnia startujemy, więc jeśli wyszedł Wam wynik negatywny, to dołączajcie do grupy i na początku grudnia wystartujemy z tym projektem, także dokładnie wszystko pokażę Wam, co i jak trzeba zrobić, żeby odzyskać funkcję obręczy barkowej. Słuchajcie, jeszcze raz przypominam o Black Friday'owej promocji. Do 50% zniżek na praktycznie wszystkie nasze materiały. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.